Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was do kolejnego odcinka z cyklu Genesis. Genesis. Historia powstania matrycy ludzkiej. Prosicie mnie o różne cywilizacje, a ja Was dzisiaj mocno zaskoczę, ponieważ rozmawialiśmy sobie o Plejadianach, o Arkturianach, o Syriuszanach, o inżynierach i o kilku pewnie jeszcze innych, których już nie pamiętam. Natomiast dzisiaj chcę Wam powiedzieć trochę o cywilizacji, którą bardzo dobrze znacie, którą znamy z autopsji, czyli o Ziemianach. Kim jest Ziemianin? Właściwie cykl Genesis po to powstał, żeby przybliżyć Wam tajniki powstania matrycy ludzkiej. Po drodze gdzieś pojawił się ten pomysł u mnie, żeby właśnie powiedzieć Wam o różnych cywilizacjach obcych, które przyczyniły się do naszego powstania, jakże często również się wcielają istoty z tamtych różnych cywilizacji, po to między innymi opisy tych cywilizacji Wam podawałam w celu, żebyście sami siebie mogli rozpoznać w tych różnych światach. Natomiast dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Ziemianach. Dlaczego? Dlatego, że no mam dla Was taką fajną wiadomość, może mnie jacyś Ziemianie słuchają również, no i teraz to może zabrzmi śmiesznie, ale Ziemian, takich prawdziwych, rdzennych Ziemian, paradoksalnie mamy bardzo niewielu. Ale uwaga, Ziemianie się właśnie przebudzają. Cały ten proces, który w tej chwili bierzemy udział, czyli związany z tym wielkim, powiedziałabym, zakończeniem cyklu dla Ziemian i rozpoczęciem nowego, również spowodował przebudzenie w Ziemianach. I to jest fantastyczne, ponieważ nagle się okazuje, że Ziemia posiada swoje korsuby. Dlaczego w ogóle to jest taka zagadka? Dlaczego większość z istot rozwijających się, czy świadomie podchodzących do życia, jest tak, generalnie są te istoty skądinąd, tak zwani podniebni ludzie, czy gwiezdne dzieci, czy nie wiem, jakieś tam starseeds i tak dalej. No my mamy różne nazwy na to, natomiast dlaczego nie Ziemianie? Dlaczego Ziemianie, rdzenni Ziemianie mają kłopoty z ewolucją? Dlaczego ich tu nie ma praktycznie w ogóle, pomimo tego, że jest nas 8 miliardów, czy tam 7, coś takiego? Okej. Dlatego, że statystyki na Ziemi pokazują, że przede wszystkim Ziemianie, czyli ta nasza aktualna sytuacja, to co ja nazywam naszą cywilizacją, to jest od około średniowiecza. Ponieważ po upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczął się nowy nurt w sposobie myślenia. Starożytne ludy typu starożytny Egipt, starożytna Grecja, starożytny nawet i Rzym, to były inne sposoby myślenia, które w pewnym sensie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, czy może inaczej, nie zweryfikowały się na tamten czas. One były bardzo natchnione, bardzo głębokie, tam był mocny element rozwoju świadomości, tam przecież występowali bogowie. Natomiast ten moment, kiedy Ziemianie przeszli jak gdyby po upadku Cesarstwa Rzymskiego właśnie w tak zwane ciemne lata średniowiecza, to jest ten moment, no między innymi w tym momencie bardzo mocno na nasz system wierzeń wpłynęła wiara katolicka, szczególnie jeżeli chodzi o kraje europejskie czy tutaj ta okolica. No i też oczywiście odbyło się mnóstwo tak zwanych świętych wojen, krucjat i tego rodzaju historii. Natomiast dlaczego tamte starożytne wątki się zupełnie urwały do tego stopnia, że my dziś nie potrafimy nawet odtworzyć tak w 100%, czy nawet zrozumieć tej przeszłej historii, tej starożytności. Dlatego, że sposób myślenia tamtych ludzi, przecież jakby to też byli oczywiście ludzie, tylko chodzi o to, że cywilizacja się buduje w momencie, kiedy powstaje nurt sposobu świadomości. Tak jak teraz, przecież przechodzimy ten proces i to nie oznacza, że my wszyscy nagle znikniemy. To oznacza, że
budujemy jakby nową cywilizację, czyli jakby my, którzy w tej chwili bierzemy w tym procesie udział, przemieniamy się wewnętrznie, transformujemy się wewnętrznie i przekształcamy siebie samych na nowy sposób myślenia. A dokładnie tak było wtedy. Wtedy w starożytności ludzie za dużo chcieli, nie mając jeszcze świadomości tej głębi, więc bardzo dużo z tych wątków filozoficznych, wspaniałych filozofów mieliśmy wtedy, te wątki się gdzieś urwały, one były za wcześnie, one się nie wprowadziły w naszą przestrzeń. To było za wcześnie, dlatego bardzo dużo nieciągłości się porobiło i to, co Wam kiedyś mówiłam w jakimś filmiku, że Ziemianie nie robili procesów, dlatego jest jak jest, a co po niektórzy się zbuntowali, przecież robiliśmy procesy. Robiliśmy. To była komplementarność treściowa. Musieliśmy bardzo dobrze nadrobić pierwszy poziom. Musieliśmy przejść chrzest pierwszego poziomu. Musieliśmy to zrozumieć, czym jest fundament, czym jest nasza podstawa, a teraz jesteśmy w trakcie rezygnacji z tego pierwszego poziomu, czyli już jesteśmy ponad pierwszy poziom i wychodzimy. I co się dzieje? I się pojawiają Ziemianie. Czyli fantastyczna rzecz się wydarzyła, dlatego że Ziemianie, którzy już ewoluowali na Ziemi przed Chrystusem, po Chrystusie, w czasie średniowiecza, w następnych etapach, w następnych epokach, ci ludzie tu cały czas są. I oni tu ewoluowali i oni od początku po prostu zaczęli ewolucję tutaj i teraz się pojawiają, co oznacza, że Ziemianie są gotowi na ewolucję świadomości. To są młodziutkie korsupy, które, ale ważne są, że są te korsupy. To jest bardzo ważna informacja, że korsupy, że Ziemia posiada swoje własne korsupy. Bo w ogóle co to znaczy pochodzenie? Co to znaczy Ziemianin, Plejadianin, Arkturianin? Przecież i tak się wcielamy w różnych cywilizacjach i co to za znaczenie? Ja też jestem jakimś tam pochodzeniem skąd inąd. To oznacza ten moment wyjścia z egregoru dla istoty, ten moment, w którym ona jako młody korsup, który dopiero się wykluł, który dopiero obrał tą samodzielną ścieżkę indywidualnej ewolucji, on pasował do jakiegoś świata, on tam zrobił tą ewolucję. I to jest ten moment pochodzenia, to jest ten dom, taki homeland, z którego ta istota wyrosła, w którym ona jest. I jakby to miejsce spowodowało, że ona zrobiła ewolucję. I to jest bardzo ważna informacja dla nas wszystkich, dla wszystkich istot, które są tu wcielone, że Ziemianie się budzą, że Ziemianie robią ewolucję i że Ziemianie nagle wyszli z tego poczucia, że to są już na tyle korsupy silne, że one już są gotowe wejść dalej. One już potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem i gdzie chcę iść. Także uważam, że to jest fantastyczna wiadomość, że oni są i że oni się pojawiają i że budzą się i że budują świadomość. Jesteśmy już gotowi jako cywilizacja do następnego etapu. No, a teraz kilka słów o tym, kim jest Ziemianin. Jaka jest geneza tej matrycy ludzkiej, to o czym jest Genezis jako taki. Właśnie o tym, jakie są treści w naszej matrycy bazowe. Kim jest Ziemianin? Ziemianie przede wszystkim mają bardzo dobrze opanowany pierwszy poziom treści, czyli mają bardzo duży poziom waleczności, są bardzo zdyscyplinowani, są konkretni, są ziemscy i nie boją się takiej prawdziwej roboty. Czyli praca własnych rąk, pomysłowość, kreacja. To jest fantastyczne, że Ziemianie posiadają bardzo ogromny poziom kreatywności. Gdyby powiedzmy Plejadianin z Arkturianinem mieliby problem i nie wiedzieliby, jak go rozwiązać, zrobiliby całe zgromadzenie nad problemem. Wstawiamy tam Ziemianina, Ziemianin nie wie, że nie można tego zrobić i on to robi. Po prostu on na to wpadnie. Dlatego, że Ziemianie ewoluują pomimo tego, że my uważamy, że jesteśmy poograniczeni ze wszystkich stron i właśnie dzięki tym ograniczeniom myśmy się nauczyli szukać malutkich dziureczek, którędy można przejść dalej. Myśmy się nauczyli wchodzić w labirynt i znajdować wyjście z tego labiryntu, czego nie można powiedzieć o światach bardzo rozwiniętych. Tam istoty przychodzą w pewnym sensie na gotowe, dostają gotowce, które wchłaniają, a później muszą je wdrażać. A Ziemianin wdraża wszystko u podstaw. Ziemianin wdraża wszystko od razu. On jest wdrażaniem, on jest tą nową ideą.
Ziemianin teraz ewoluuje dalej. Ziemianin teraz wchodzi w etap ewolucji świadomości, czyli już wyszedł z tej pracy. On ma w sobie oręż. Co jest bardzo ważne w trakcie budowania czegoś takiego jak poczucie własnej wartości? Co jest bardzo istotne? Bardzo istotne jest to, że my mamy pewność siebie, czy w ogóle istota, już patrzę jeszcze, czy to jest ziemianin, czy nie ziemianin, istota ma pewność siebie. I ta pewność siebie wynika z tego, że ta, o ile ja jestem w stanie załatwić sprawę bezkonfliktowo, o tyle mam w razie czego broń, mam w razie czego sposób na tą sytuację. Ja w razie czego sobie poradzę z tą sytuacją. Ja, jeżeli ty mnie zaskoczysz atakiem, to ja nie ucieknę, ja się nie schowam. Ja mam przy sobie wszelkie algorytmy, które mi pomogą twój atak odbić. Więc to jest właśnie to, czyli ta pewność siebie wynika ze świadomości tego, że ja sobie poradzę w każdej sytuacji. I to było to bardzo ważne w przypadku ziemian, że nam się to udało i że ziemianie są, powstają, ewoluują. Ziemianie powstają, czyli wychodzą te prekorsupy z egregorów, one wychodzą, one się przekształcają w te korsupy, które są bardzo pewne siebie, które mają właśnie świadomość broni, świadomość oręża. Widziały niejedno, że tak powiem, co sobie same stworzyły. Myśmy sobie sami piekło zgotowali nieraz. Oczywiście, że tak, ale to było bardzo potrzebne właśnie dlatego, że czym skorupka za młodu nasiąknie? Naprawdę. I teraz my w kontekście do innych cywilizacji jesteśmy twardzi u samej nasady. I takiego drzewa nikt nie przewali. Takiego silnego bytu nikt nie zwali wiatr, nie przewali, nie wiem, ktoś inny. My jesteśmy silni. I teraz w kontekście do innych cywilizacji, jak to wygląda. W innych cywilizacjach właśnie istota przechodzi na gotowe, dostaje gotowca, wszystko jest cudownie, pięknie, no ale w praktyce bywa tak, że potem jak ta istota rzeczywiście jest nastawiona na prawdziwą sytuację, powiedzmy zagrożenia, czy sytuację niekomfortową, wychodzącą poza jej schemat komfortu, ona sobie może z tym nie poradzić. Ona może zareagować ucieczką, ona nawet nie pomyślała o tym, żeby reagować pierwszym poziomem. I te istoty utykają. I jak wielu z Was przychodzi tu z tym problemem, prawda? Jak pracujemy razem, to bardzo często to wychodzi, że nie jesteś uziemiony. A dlaczego? Dlatego, że pierwszy poziom u Ciebie nie działa, bo Ty go odrzucasz. Nie chcesz używać tych treści, bo Ci się wydają prymitywne jakieś takie dziadostwo. A to nie o to chodzi. Pierwszy poziom to jest podstawa. Fundament musi być silny, musi być mocny, musi być stabilny, musi być gruby. Dopiero na tym fundamencie mogę stawiać dalej. No nie budujemy domu od dachu. Budujemy od fundamentu i ten fundament świadczy o tym, jaki ten dom będzie. To jest fundament do projektu domu. No więc na tym to polega. I ziemianie mają bardzo fajny fundament, bardzo silny i stabilny, ale przede wszystkim ziemianie są w tej chwili w trakcie nauki takiego zrozumienia, że ten właśnie cały proces nazywany chorobą i tak dalej, ten proces uczy ziemian, czyli wszystkie istoty, które w tym momencie są, ale plus tych rdzennych, prawdziwych ziemian, pod którymi niestety ja nie jestem ziemianką do końca. No, oprócz tego, że tu jestem, to no, nie mogę powiedzieć, żebym miała to pochodzenie tutaj. Ale oni się teraz uczą tego własnego głosu, tego własnego autorytetu. Muszą odrzucić wszystko, co do nich przychodzi z zewnątrz. Pierwszy raz w ewolucji muszą odrzucić wszystko, co do nich przychodzi z zewnątrz. Stąd taka cisza w eterze. Wy nie wierzcie w to, że te różne statki kosmiczne, co się pojawiają, że to są ewentualnie obserwatorzy. Generalnie na Ziemi jest nałożony taki filtr. Do Ziemian nie wolno się zbliżać. Ziemianom można coś pomagać, ale bardzo punktowo, bardzo lokalnie, bardzo delikatnie, subtelnie. Można im sugerować, ale nie naprowadzać, nie dawać im gotowców. Właśnie dlatego, że nam wszystkie cywilizacje kibicują w tym, żebyśmy my dotarli do swoich własnych wniosków i wytworzyli swoją własną matrycę, taką absolutnie prawdziwą, oryginalną i jedną, jedyną ziemską matrycę. Nie z jakimiś implikacjami innych cywilizacji, z jakimiś dodatkami od innych cywilizacji, z jakimiś technologiami innych cywilizacji, tylko naszą. To jest taki powrót do natury, powrót do tych pierwotnego sposobu przechodzenia procesów. Cywilizacje wysoko rozwinięte często się pogubiły gdzieś po drodze. Często gdzieś
za dużo było technologii, za dużo sztucznej inteligencji. One gdzieś zwątpiły, one gdzieś straciły ten instynkt przeznaczenia, straciły tą czujność, straciły ten taki naturalnie występującą potrzebę nauki, potrzebę zgłębiania tej wiedzy. Straciły, ponieważ zagadały się technologią, zagadały się innymi, no i nie było tego takiego, nie ma tego takiego flow w tym, takiego wiem, gdzie chcę iść. A ziemianom właśnie to wszystko zostało odsunięte i zostaliśmy zostawieni samymi sobie, z jeszcze dodatkowymi cywilizacjami, które nam przeszkadzają, a wszystko po to, żebyśmy my, jako cywilizacja, powstała na prawdziwych, solidnych fundamentach. Będę Wam to powtarzać, tak jak mówiłam Wam wcześniej o unikalnej matrycy Polaków, tak teraz Wam mówię o unikalnej matrycy Ziemian, którzy są silnymi istotami, no ale ich jest wciąż niewielu. Wciąż jest niewielu, ale oni są prawdziwi. I to są korsupy, młodziutkie korsupy, owszem, które jeszcze nie mają wysokiego poziomu świadomości, ale mają wszelkie potencjały do tego, żeby się stać potężnymi istotami za jakiś czas. Więc tak naprawdę proces, w którym bierzemy udział, to jest jak gdyby nabudowanie na matrycę ziemską silnej kolejnej matrycy, czyli jakby synteza tych matryc, tej nowej ze starą, poprzez to życie tutaj, czyli obcy są, my jesteśmy, tak? Tylko wcieleni w ciała fizyczne, tu na Ziemi, więc jesteśmy w sumie Ziemianami i dajemy Ziemianom to, co mamy najlepszego w sobie, więc uczymy siebie i uczymy ich wszystkich poprzez bycie razem i koegzystowanie razem i zwracanie uwagi na to. Dzięki temu, że jesteśmy tu obecni wszyscy, Ziemianie dostali też tego wiatru w żagle i oni mogli się rozwijać, ale po swojemu, co jest fantastyczne. Tu nikt nie musiał przylatywać, dawać sztucznej technologii, sztucznej inteligencji, dawać nauk jako takich i albo sterować, albo manipulować naszą ewolucją. Tutaj ta ewolucja została absolutnie w sposób naturalny. Ona po prostu powstała w sposób naturalny. Tutaj nikt nie ingerował. Oczywiście, że ingerencje były w postaci wytwarzania nam, czy ludziom, wytwarzania ciężkich bloków zdarzeniowych, ale wszystko po to, żeby to był poligon. To było po to, żeby ziemianina tak kuźnia silnej matrycy, żeby tak go potężnie, mocno zbudować, żeby on wiedział, jakie ma algorytmy, kim jest i kim będzie. I jest naprawdę spora szansa na to, że Ziemianie będą kiedyś potężną, wspaniałą cywilizacją. Jedną z nielicznych, która ma swoje własne, unikatowe algorytmy, które nie są mieszanką różnych innych genetycznych, szczerze mówiąc, wynaturzeń. Ponieważ no, niejedno widziałam i niejedną cywilizację odczuwałam. I naprawdę miękkość, słabość przykrywana czymś twardym, pozornym, przekonania, zupełnie jakieś takie wigibasy przekonań. A my jesteśmy fundamentem. Mamy fundament i mamy naprawdę fajne podłoże na zbudowanie mega cywilizacji, która naprawdę może być przełomową cywilizacją, przynajmniej w naszym tutaj fragmencie. Już nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłość, ale chciałabym, żebyście to mieli na uwadze, że po to wszystko było, żeby ta nasza matryca powstała silna i ona jest silna i zatwierdziło się to na przestrzeni, bo ewoluują Ziemianie. I jest ich coraz więcej, ale przede wszystkim oni zaczynają oczy otwierać. A skąd to wiem? A to wiem, że przychodzić zaczynają do mnie Ziemianie. Do mnie na analizy, do rozwoju świadomości przychodzą do mnie Ziemianie. Co świadczy, że dla Ziemian to, co ja się w tym, czym się zajmuję, nie jest już takie zupełnie... Tylko, że oni czują, że to jest coś ciekawego i że oni już są na to gotowi. Bo do tej pory miałam bardzo dużo z różnych stron, ale to Ziemianie przychodzą. Także słuchajcie, matryca ziemska, jeszcze chciałam Wam powiedzieć parę rzeczy na temat matrycy ziemskiej. Matryca ziemska jest silną, twardą matrycą, która właśnie nie ma autorytetów. To jest jedna z nielicznych chyba matryc, zresztą słyszeliście pewnie nieraz, że o Ziemianach z różnych channelingów, że Ziemia to jest eksperyment.
Nie podoba mi się ten słowo eksperyment, aczkolwiek chyba jednak pasuje, ponieważ to nawet nie chodziło o eksperyment, ale to miała być taka próba, szansa stworzenia czegoś naturalnego, czegoś najmocniejszego, co się tylko da. Czyli jakby wszystkie pomysły poszły na stół i jak stworzyć tą matrycę w sposób ewolucyjny, szybko, bo tu trzeba szybko robić, szybkie są, potrzebne są szybkie te algorytmy, bo tutaj bardzo dużo cywilizacji wokół nas obumiera z braku algorytmów, z braku czegoś nowego. I ta powierzchowność, która jest wszechobecna, jeżeli chodzi o tutaj sąsiadów, no niestety doprowadza ich do takiej jałowości, do takiego braku kreatywności, gdzie ja mówię o młodziutkich cywilizacjach, ja nie mówię o tych starych, wyrośniętych, potężnych cywilizacjach, które już się zajmują i już są siewcami życia, bo to nie tylko inżynierowie również dają tak jak gdyby to prawo cywilizacjom rozwiniętym, których oni oczywiście uznają za wystarczająco wysoki poziom, że mogą być siewcami życia. To już kiedyś mówiłam, na przykład Arkturianie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Ziemian, to była taka szansa na stworzenie czegoś, co jest zupełnie swoiste, samo w sobie i ono się będzie rozwijało, więc to jest bez autorytetów, czyli bez tych informacji zewnętrznych. On ma sam wiedzieć, co on ma robić i to miało być to. Istota, która jest samodzielna maksymalnie, czyli ona sama potrafi rozpoznać, co jest dobre, a co złe. Ona nie potrzebuje kodeksu, ona nie potrzebuje listy, co masz wierzyć, w co nie, a ona po prostu już sama wie z siebie. To są istoty, że tak powiem, bezpośrednio połączone ze źródłem, tak jak lubicie to nazywać, ja to nazywam z wolą rdzenia. One mają rozumieć wolę rdzenia, one są tym. Są naturalną, fantastyczną istotą, która szczytuje to. Ona po prostu wie, co jest okej, a co nie jest okej. On to ma w sobie poprzez ewolucję wypracowane. On wie, którędy ma iść. On nie potrzebuje informacji z zewnątrz. Ja wiem, że dzisiaj wy tego nie widzicie, że właśnie bardzo dużo jest tych informacji z zewnątrz i te informacje z zewnątrz określają tutaj o wam to. To jest dość czasowe i to jest właśnie część tego procesu, który powoduje tą kuźnię. To łupanie i to tworzenie tej istoty. Więc mają być zdyscyplinowani, mają być odważni i nie bojący się niczego. Taka odwaga, która wynika z pewności siebie, dlatego że ja wiem, że ja sobie w każdej sytuacji poradzę. Ziemianin ma być ziemianinem, gdziekolwiek by nie był. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli ja się wcielę jako ziemianka, bym się wcieliła tu czy tam, może inaczej, wcieliła to nie, ale gdyby mnie ktoś zabrał w jakikolwiek inny świat i bym tam wylądowała, ja bym sobie zbudowała tam ziemię. Ja bym używała swoich algorytmów do tworzenia swojego otoczenia, tak jak my robimy tu. I tak jak będziemy robić w przyszłości. Czyli będziemy mieli swoją technologię, która może być naprawdę dosyć zaskakująca i my nie będziemy potrzebowali jakichś wielkich sztucznych inteligencji, bo my sobie sami poradzimy z tym. My jeszcze nie mamy sztucznej inteligencji rozwiniętej na takim poziomie, a już wiemy o tym, że ona nie będzie dobra. My już bardzo szybko jesteśmy w stanie się zorientować dzisiaj, że aha, ale tu nie będzie mi komputer za mnie decyzji podejmował, tylko ja, więc ja już wiem o tym, że wszystkie sztuczne inteligencje przyszłościowe mają słuchać się mnie i one mają być tylko do pewnego poziomu wyewoluowane, dalej już nie. O sztucznej inteligencji jeszcze nie raz zrobię program, natomiast chciałam dzisiaj się z Wami tym podzielić i mam nadzieję, że ten program się pojawi przy początku nowego roku i to będzie ten fantastyczny moment, kiedy Wy dostaniecie tą informację i kiedy ona Was natchnie i będziecie wiedzieć co dalej, bo wiem, że przyszły rok, 2022, będzie bardzo ważnym rokiem, bardzo przełomowym. Dla niektórych na pewno przełomowym, dla innych jeszcze się może coś tam dłużyć, ale spokojnie. Natomiast wracając do Ziemian, zaradni, zdyscyplinowani, nie bojący się niczego i posiadający świadomość ciemności. To może zabrzmi dziwnie, enigmatycznie. To jest świadomość ciemności, czyli bez strachu patrzę się w ciemność. Nie unikam tematu ciemności, nie unikam tematu słabości. Ja wiem o tym, co tam może być, ale ja się tego nie boję. Jeżeli trzeba, to tam pójdę. Jeżeli muszę, to tam pójdę. To jest bohater, to jest heroizm, to jest siła,
I to jest odwaga. I to jest dobroć. To jest decyzja o poświęceniu. To jest o szlachetności. O tym jest Matryca Ziemska. I taka kiedyś będzie nasza cywilizacja, ale już jest w trakcie budowy. To już jest. To nie jest pieśń przyszłości. To nie są marzenia. Ci ludzie już tu są. My tu ewoluujemy i przeskakują nam te prekorsupy w końcu, wyskakują nam z egregorów. I te istoty się pojawiają i już je zaczyna być widać. I one się interesują rozwojem świadomości, więc one jako młodziutkie korsupy już potrzebują głębi. Już szukają tej głębi. Także słuchajcie, jeżeli rozpoznaliście siebie również w tych cechach takich fundamentalnych, to jeszcze Wam powiem tak. Młode korsupy, w przypadku ziemskich korsupów, to nie jest typ filozofa. To jest typ bardzo zaradnego, bardzo konkretnego, trochę egocentryka, żeby nie powiedzieć egoisty, który będzie cisnął. I to są cechy takie, poczucie takiego braku subtelności jeszcze. Czyli jeszcze nie ma tego, takiej mgiełki filozofa w sobie. Takiego, a może tak, a może śmak. Tego jeszcze nie ma. To są bardzo konkretne istoty, bardzo ziemskie, ale z drugiej strony mogą być z racji wieku młodego płochliwe i takie jeszcze sama nie wiem, o co mi chodzi, jeszcze nie wiem, ale tak się w ziemi czuję najlepiej. To są ludzie, którzy czują się dobrze w naturze, w ziemi. Jeszcze są emocjonalnie roztargnieni, jeszcze są tacy troszeczkę nie wiem, co mam zrobić, ale to jest piękny początek czegoś naprawdę, o może inaczej, nie jest to piękny początek, ale jest to początek czegoś pięknego, może tak. Więc emocjonalnie są roztargnieni, nie potrafią jeszcze dokładnie używać czy zrealizować pewnych treści w sobie, jeszcze są zagubieni, jeszcze nie potrafią w sobie rozpoznać pewnych treści. Zagubienie, ale to jest typowe dla młodych istot, natomiast mają w sobie zaradność, mają w sobie zadaniowość, co jest fantastyczne, czego na przykład nie można powiedzieć o plejadianach. Plejadianie nie są zadaniowi. Plejadianie są tacy romantyczni, tacy jestem. Arkturianie są zadaniowi, ale oni są tacy, to już, ale to jest inna zadaniowość, bo ta zadaniowość trochę u nich wynika z takiego narzucania im tej zadaniowości, czyli on z innych kodów źródłowych czerpie. Dla ziemianina ta zadaniowość wynika z tego, że trzeba zrobić i kropka. Tam nie ma jakichś wielkich wigibasów filozoficznych. Trzeba zrobić i to jest robione. Natomiast arkturianin to musi widzieć cel, sens i potrzebę zrobienia czegokolwiek. Ziemianin po prostu zrobi, bo musi być zrobione i będzie zrobione. I on pójdzie i on zrobi. On zakasza rękawy, on się nie boi żadnej roboty i to jest też cudowne. Inne cywilizacje już tak sobie zaczynają kombinować, a tu tego mi się nie chce robić, tamtego mi się nie chce robić, a ziemianin, prawdziwy, pierwotny ziemianin zrobi. Tak, tylko że teraz Wam opisałam piękną matrycę, ale pamiętajcie o tym, że jesteśmy wciąż w procesie, który między innymi ma za zadanie wykluczyć istnienie istot, które mogą negatywnie wpłynąć na ewolucję naszej matrycy. I ja więcej nic nie dodam tutaj. Słuchajcie, dziękuję bardzo za Waszą obecność, dziękuję za cały rok razem wspólnie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.